Kłaniam się nisko, panie premierze, panie ministrze, przede wszystkim rodzinie Witolda Pileckiego. Jesteśmy tutaj już po raz kolejny, ja osobiście po raz trzeci, po to, by kultywować gen Witolda Pileckiego. Ten gen jest obecny dzisiaj też dosłownie. Dziękujemy za to. Mam zaszczyt trzeci raz już przemawiać i zawsze konkluzja jest podobna. Rotmistrz Witold Pilecki to polska racja stanu. Ostatnie miesiące i larum, jakie zostało podniesione wokół ustawy o imprenie, pokazuje, jak trafna jest ta konstatacja. Mówiliśmy wielokrotnie o roszczeniach. Przy okazji roszczeń warto przypomnieć właśnie o Witoldzie Pileckim. Są narody, które chwalą się, że mają wiele synonimów na śnieg, też na deszcz. W języku polskim możemy znaleźć bardzo wiele synonimów na męstwo. Pilecki, Karski, Sendler, Max Kolbe, Korczak, Ulmy, Rejewski, Zygalski, Różycki, Puławski, Kościuszko, Jan III Sobieski, Żegota, AK, Skarbek, Słowik. Moglibyśmy długo wymieniać. Chodzi o to, by te synonimy z polskiego również zostały przeniesione na język obcy, żeby tam zaczął egzystować jako synonim męstwa. Bo póki co, jak wpisać do jednej ze znanych przeglądarek internetowych słowo Polish, niestety pierwsza sugestia to death camps. Co prawda ostatnio przyznano łaskawie nam, że no tak, nie powinno się nazywać obozów polskimi, no ale w tym samym zdaniu już dodano: no, Polacy zabijali Żydów. Otóż Polacy ratowali nie tyle Żydów, ale ludzi, współobywateli, braci, siostry. Witold Pilecki na czele. Musimy o tym mówić, tak jak on mówił światu, co to był Holokaust. Problem polega na tym, że pojawiają się nowe triki, że tak to nazwę, zakłamujące polską rolę, rolę Polski w historii. Przyznaje się już, że owszem, obozy nie były polskie, ale ostatnio można było usłyszeć stwierdzenia typu: no, wy macie swoich bohaterów, my mamy swoich. Otóż tak się składa, że na przykład Witold Pilecki i te inne postaci, które tutaj przywołaliśmy, a jest ich o wiele więcej, to są bohaterowie wspólni akurat. Bo Polacy już tacy są, że walczą o innych. I musimy o tym mówić. Cały czas, ponieważ wróg nie śpi. Tu, 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 właśnie. Trzeba zrobić jeszcze kilka kroków, by to słowo Polska stało się synonimem odwagi i męstwa. Poland. Polsza i jakkolwiek inaczej w różnych językach. I pracujmy nad tym codziennie. Bóg nam dopomoże. Cześć i chwała rotmistrzowi, cześć i chwała im wszystkim.